Ale bym się czegoś napił, tylko nie mam z czego. Ej, co jest? Co to za kubek? Cały czarny? Wow, jak to wygląda? Magiczny kubek Smajsloa. Dostępny na sklepie smajslo.pl. Wbijajcie szybko, dopóki są. Ciężko to określić, ciężko to powiedzieć, ale odchodzę! Słuchajcie, to jest wioska naprzeciwko mnie, jak widzicie, tam jest właśnie moja wioska. Piękna tęczowa wieża, piękne kolorowe domy. Nad tą wioską pracowaliśmy ładnych kilka miesięcy. Budowaliśmy ją od zera, od podstaw. Każdy blok był postawiony przez nas. Budowaliśmy ją, tworzyliśmy razem z przyjaciółmi. Ale ja odchodzę. Pa, pa, macham do was, znaczy od was i odchodzę. Widzowie, jak co, ja z wami będę. Ale odchodzę z wioski i od moich przyjaciół. I to jest serio poważnie. A zobaczycie dokąd. Robimy dokończenie wczorajszego odcinka. Ja skaczę teraz na dół i pomachajmy wszyscy wspólnie, widzowie. Wy możecie pomachać w komentarzu. Kto mnie słyszy, to pomachajcie. Bo da radę też wysłać tą taką rączkę, nie? Na tym jako emoji. To machamy, widzowie, machamy. Machamy, na razie, papa, widzowie, wszędzie wiosce, dobra, i teraz skaczemy na dół, odchodzimy, dlatego że ja odchodzę ostatni raz od tej wioski i wtedy ją już nie zobaczymy, więc zapamiętajcie, a już nie widać, dobra, to już nie pamięta. Nie no, kto będzie pamiętał, ręka w górę, to ja będę, ja tylko, bo właśnie nikogo nie ma tutaj. Słuchajcie, kliknijcie łapeczkę w górę, kto się cieszy, a jak się nie cieszycie, to też kliknijcie. To ja będę się cieszył chociaż, dlatego że chcę wam coś pokazać i chcę wam coś powiedzieć. Ale teraz weźmy, zejdźmy i musimy daleko iść. Czeka nas wielka podróż. Ja się przygotowałem, bo mam wszystkie rzeczy w ekwipunku. Wszystkie rzeczy zabrałem z mojego domu. Patrzcie, ile mam mnóstwo rzeczy. Mam mikser, mam kolejny mikser, mam toster. Będę sobie robił tosty, ty. Tosty będziemy robić wokół, w ogóle zima. Zimno jest, a Smajsu będzie tosty robił. Ogólnie też przygotowałem sobie do spania. Patrzcie, liście takie suche, ale wiecie, ja mogę spać, dopóki aż nie dojdziemy do pewnej rzeczy. Więc oglądajcie do samego końca, bo będzie się serio działo. No to wyruszamy w drogę ze Smajslowem. Woohoo! I też pamiętajcie o mojej piosence nowej. Za 3 dni wlatuje Smajsu, tańcz. No właśnie, czekajcie, aż założę rękawiczki swoje, bo będziemy tańczyli. O, taką łapeczkę możecie uśmiechniętą kliknąć. Czekaj, halo, tu widać czy nie? O, teraz widać, uśmiechnięta łapeczka. Dzisiaj te rękawiczki będą dostępne na sklepie. Czekaj, wam się pokażę cały. To jestem ja, siemanko. Czemu założę rękawiczki, mi trochę zimno. Dzisiaj te rękawiczki będą dostępne na sklepie. Pokazuję wam, na sklepie dzisiaj będą. I tak samo nie tylko rękawiczki, ale też będą, uwaga, nowość na sklepie. Nowość, tego jeszcze nie było. Uwaga, uwaga, sięgam po coś nowego i... skarpetki! Skarpetki Smajsloa, czajcie, nigdy tego nie miałem. To jest nowość, ale na razie będzie takie ograniczone, bo dużo sztuk nie mam, więc się pospieszcie. Dzisiaj będą dostępne na sklepie wieczorem, za kilka godzin, więc sprawdzajcie sklep. Takie właśnie mam świeżo zapakowane, ale mam też odpakowane swoje, bo to tutaj zapakowane nie jest, ale mam też swoje. To są moje odpakowane, pokażę wam z bliska, patrzcie. Skarpetki Smajsloa! Akurat ja mam takie długie, bo ja mam długą stopę. Patrzcie tutaj, oczywiście rozmiary też dostępne na moim sklepie. I tu jest Smajsloa Team. Uwaga, uwaga, czekaj, pokażę wam. Smajsloa Team na skarpetce i Minki. Ona jest naprawdę i taka przytulna. Oczywiście koloru pomarańczowego, bo Smajsloa Team jest pomarańczowy. Dobra, teraz weźmy, przejdźmy do nagrywania. Skupmy się właśnie to, co wam chcę pokazać. Ale też pamiętajcie o mojej piosence Smajsloa Tańcz, która wlatuje za 3 dni. I będzie wielka premiera mojej piosenki. Teledysku, jak tańczę z dziewczynami, tańczę sam, będzie magicznie, były gwiazdy, były dziewczyny, było dużo. Ej, gdzie ja tutaj w ogóle doszedłem? To jest zima? To jest bardzo daleko, więc musimy naprawdę dużo przejść kilometrów, tak, kilometrów, bo czegoś dojdziemy i chcę wam to pokazać, ale nie będzie tam moich przyjaciół, nie będzie tam ni... Co jest? Ej, co ty tu robisz? Ej, Shiba, zostawiłem cię w mojej wiosce! Ej, nie, no, on przyszedł za mną! Zostawiłem, dlaczego ty przyszedłeś za mną? Shiba, nie miałeś iść! No nie, no tylko chcę to widzom pokazać wam, nie! Mój pies przyszedł za mną! No nie, nie chciałem, ja wszystkich zostawiłem w wiosce, nikt nie miał za mną iść! Shiba, wynocha, do domu, ale już, do domu! On mi rzuca kości, o, jaki słodziak. Ej, nie ma, Shiba, nie możesz iść za mną! Nie ma, do domu, wynocha! No, przepraszam. Możesz odejść, proszę. Nie? Jeju, jakiś łodziak smutny. Ej, bierzemy Shibę. Ale ja nie mogę zabrać nikogo, nie mogę. Nie mogę nikogo, bo dlatego ja chcę tylko was, widzowie. Tylko was chcę, moich przyjaciół nie. I Shiba, no.
Nie, no on specjalnie to robi, nie ma, ja się nie dam przekonać, nie widzowie. On specjalnie, ja też tak do was mogę zrobić, czekaj, ja też tak mogę udawać. Kliknij łapeczkę, proszę. Kliknij. Ja też tak umiem udawać, Shiba. No ja też tak umiem, no patrz jak on udaje, nie ma udawania, no. No widzowie, kliknijcie łapeczkę, proszę. Nie, no dobra. No nie ma, Shiba, głowa do góry i idź stąd, no. No nie ma, no. No specjalnie robi, nie nabierzcie się. Dobra, Shiba, ja już muszę iść, bo mnie czas goni. Czas mnie goni, bo nadszedł czas, by pójść sobie gdzieś. Z mojej piosenki właśnie to jest. Nadszedł czas, by sięgnąć gwiazd, a ty tańcz dziś. Dobra, ale skupię się. Shiba, ja już idę, no. On patrz, cały czas za mną chce, teraz szybko ucieknijmy, może nie pójdzie. Uciekamy szybko do lasu, uciekamy przed Shibą. Muszę się skryć, biegniemy, biegniemy, tu mnie nie znajdzie Shiba. Ale pies nie może iść za mną, dlatego że chce tam pójść sam. A zobaczycie dokąd, szybko schowajmy się za drzewem, tutaj się schowię. Okej, schowałem się, dobra. Nie ma? Nie ma, ha, zgubiłem Shibę, nie. Nie! A, no weź Shiba, no. Ten pies dobrze wącha i szybko biega, zapomniałem. No nie, jak zgubić psa? No nie, chyba nie da rady. Shiba, proszę, weź idź, no nie mogę cię zabrać, naprawdę, no. Zabieraj te swoje kości, masz te kości i poważnie, papa, papa, Shiba, nie możesz iść. Nie możesz, do widzenia. Papa, papa, Shiba, no idź do tyłu. Ale już powiedziałem, do tyłu, poważnie. Nie ma tutaj być, już, idź, macham do ciebie, macham. Papa, Shiba, no weź idź, no. Dobra, już chyba odchodzi, zrezygnowała. Dobra, poszła sobie, okej. Ale nie w tym kierunku, tam nie ma wioski, w lewo jest, jeszcze się zgubi. No nie, no moi przyjaciele, tam, Shiba, ja ci pokażę, gdzie kierunek, dobra? Shiba, słuchaj, musisz iść teraz tam poważnie, szybko, tam prosto. Uwaga, biegnij, do prosto, tam jest wioska, biegnij. Okej, i Shiba sobie pobiegła. I teraz już nie mamy, słuchajcie, ja nikogo nie mogę zarwać ze sobą, bo ja tylko chcę wam to pokazać, widzowie, nikomu innemu. Nie mówcie ani Sepkowi, ani Patrycji, ani Alkowi, ani Shibie, ani nikomu, dobra? To jest tylko pomiędzy nami, widzowie. Nie róbcie zdjęć. Jak ktoś mi nagra to albo zrobi zdjęcia, to się wkurzę. No, więc to tylko dla nas jest. Idziemy cały czas prosto przed siebie i zaraz zobaczycie, dokąd. Ale będzie kozacko, będzie naprawdę superaśnie. Czekaj, bo jakoś, dobra? O, no i no to idziemy, biegniemy. Uj, co jest? Noc się zrobiła? Ej, tak szybko? W Minecrafcie noc się zrobiła, lol. No to musimy iść spać chyba, albo zrobić sobie, bo wiecie, wilki w lesie chodzą w nocy. Żeby mnie żadne zombiaki, wilki, szkletory, pająki nie zaro... Co jest? Ej, co ty siadłeś cały czas za mną? Villager? No nie, no to jest villager z mojej wioski, widzowie. To jest villager z wioski Smyslow. To jest kolega, villager. Villager, serio, nawet ty? Nie odchodź. O jaju, jakiś... Ej, co ty mi rzucasz, emeraldy? Szmaragdy mi rzucasz? Nie, no serio? Ej, villager napisał, nie odchodź. Smutny jesteś, że odszedłem? Ej, nawet villager jest smutny, że odszedłem. Lol, nie spodziewałem się tego. Przepraszam, villager, ale muszę odejść. Niestety, no. Nie idź za mną. Nie możesz iść. Czekaj, to wezmę akurat, to mi się przyda. Ale ten, muszę iść. Co jest? Chłop w szoku się zrobił. Chłop, jakie dostał oczy, ty. Gościu w szoku, mówi, nie odchodź. Ja muszę, villagerze, serio. Ja odchodzę, idę, nie ma czasu, ja jeszcze muszę sobie zrobić łóżko. No nie, on idzie za mną, villagerze, no nie... O, ale się jeszcze rozpadało. Muszę zrobić szybko swoje schronienie. Czekaj, mam jakieś bloki. Zrobię to z kartonów może. Na kartony poukładam, jeszcze się rozpadało, będę mokry cały. Widać, że nie idź za mną, no on cały czas za mną idzie, no. Czekaj, wezmę tutaj, postawię kartony, może zrobię jakieś sobie schronienie, albo pod tym właśnie drzewem. Okej, postawię kartony, jeden, drugi, trzeci, czwarty, okej. Zrobię sobie takie ścianki, widzowie. I villager sobie odchodzi tam w oddali, pomachajmy villagerowi, sobie odszedł. Dlatego, że ja muszę dojść do czegoś, ale się tak rozpadało. Dobra, jestem zamknięty na razie tutaj kartonami, żeby mnie nic tylko nie walnęło czasami. Dobra, wiecie co, czekaj, tutaj wyjdę. No okej, nie wiem, uciekamy szybko, ale deszcz, musi przestać padać deszcz, nie? Bo deszczu jest dużo, poważnie. No, deszcz tutaj pada i jest mega ciemno. Nie wiem, czy w deszczu iść, czy nie iść. Na razie przeczekajmy może, co? Oj, przeczekajmy może ten deszcz, co jest? Jakieś żaby to jest. O, jest, zniknął. Ha, tak szybko? No to idziemy. Idziemy prosto przed siebie. Go. Jazda. Idzie. Co? Alek? Spadłem z drzewa ci, ale jestem. Alek? Gdzie ty idziesz, no? Ej, no Alek! Czemu ty za mną szedłeś? O co ci chodzi?
No bo ja ci nie pozwolę odejść z wioski, to jest bez sensu w ogóle, po co, jak, czemu, gdzie, nie, kiedy? Tylko nie on, Alek, miałeś zostać w wiosce, nie miałeś iść za mną. No nie, nie ma tej opcji, przyjaciele ci zostawiają, a ty gdzieś idziesz. Nie, widzowie, słuchajcie, ja moich przyjaciół wczoraj zostawiłem, dlatego że zmieniam wszystko, zmieniam dużo rzeczy. Ale ja nie chcę, żebyś tam szedł, Alek, serio. No, ale co, chcesz wymienić mnie na innego przyjaciela? Już co, nie lubisz mnie? No nie wiem, tego się dowiemy później. No właśnie, no to jak to później? Nie no, zostajesz tu i teraz, liczy się teraźniejszość, nie przyszłość, nie przeszłość. No nie wiem, nie masz, wiem, czy diamenty. Cię... Nie masz, wiem, to czy są cię... moje oszczędności. Nie wiem, czy cię wymienię. Aha, no... Wymienić? Ale... Co? Czekaj, nie, no żartowałem, nie wymienię cię, nie wymienię cię, ale ja nie chcę, żebyś szedł za mną. A za diamenty? Tam więcej? Nie chcę diamentów twoich, nie chcę. Na pewno? Nie. No, potrzebne są, pieniądze jak ci dam... A co ej, chcesz? Oddaję moje szafki, wyrzuciłem ci szafki przez przypadek. Właśnie, o dobra, chcesz szafki, tak? Chcesz? To ej, zostaj. Ej, dawaj, bo przez przypadek mu wyrzuciłem szafki, daj mi szafki. Nie oddam ci, moje. Ej, dawaj mi szafki, moje szafki oddawaj, ej, bo no to dobra, to nie. No to nie wtedy szafki, przez przypadek mu wyrzuciłem szafki. No dobra, czekaj, oddam ci, no stój, no. To no, daj, ale... no, daj, no, będziesz mógł... Jak ja mam cię przekonać, Będziesz mógł iść za mną, no. Tak, mogę? Żartowałem. No, ej, nie robi się nie tak. Możesz, nie możesz, nie możesz. No i tak pójdę i tak, dobra. Nie możesz. Idę. O, co to jest w ogóle? Tutaj coś jest. Jakiś ten, jak to się mówi? Baza kontener, jakaś, no. kontener. Dobra, ej, nie możesz tu iść, bo do tego nie szedłem. Weź, ja sobie tutaj prześpię, ale bez ciebie. Weź, no nie, ja mogę nawet tutaj na podłodze spać, no jak trzeba. Serio, na podłodze? Tak, ja się poświęcę, słuchaj. Czekaj, muszę to wyrzucę, okej, to wezmę sobie tu, dlatego nie potrzebuję. Okej, słuchaj, Alek, no ale ja nie możesz iść za mną, ja muszę iść cały czas prosto przed ciebie, do czegoś nowego idę, do czegoś nowego. Ale gdzie ty tak spędzisz, to słuchaj, no nie ma nic ważniejszego od przyjaźni, pamiętaj. Co? Przyjaźń? No, mogę ci, nie wiem, no wszystko ci, jakieś auta dam, wszystko co zechcesz, naprawdę. Ale, Alek... Ciężko no mi. Jakie ale? No co ciężko? Nie możesz iść, poważnie, nie możesz. Wynocha! Wynocha co? Stąd! Wynocha! Wyganiasz mnie? Wynocha! Nie, ty mnie wyganiasz, taki sprzeciwny przyjaciel? Dobra, dobra, słuchaj, teraz to przesadziłeś. Mnie wygania, swojego przyjaciela? O no. nie, teraz będzie drama. Ogłaszam ci dramę. Obrażam się na ciebie. Co? Już nie wracaj. Masz koniec, kropka, drama. Na nowo, ej. Z powrotem. Życie, co powiedział? Drama? Co? Ej, stój, gdzie ty idziesz? Stój, powiedziałem. Nie odzywaj się do mnie, zostawiłeś mnie, tak jest przyjaciel, nie chcę nic z tobą mieć wspólnego, idź ode mnie. Ej, chodź, co ty powiedziałeś? Drama? Tak, drama, no mamy dramę, ja wszystkim widzom powiem dokładnie co zrobiłeś, jak jesteś niemiły dla mnie, że mnie zostawiłeś, że nie chcesz się jeszcze nam przyjaźnić, jeszcze wymienić mnie chciałeś, ja to słyszałem wszystko. Ja widzom powiem, wszystko powiem, drama i koniec, pa. Drama? Ej, czemu on robi ze mną dramę? I poszedł, jak mnie obraził. Ja w szoku. Ej. Ej, no mi... On powiedział, że dramę mi zrobi. I że mi wszystko powie i pokaże. Jaki... Jak... Co on zodwalił? To Alek już nie jest moim kolegą, widzowie, już Alek nie jest moim kolegą. Już Alek nie jest moim kolegą, nie. To co on powiedział, nie. To ja go zostawiam, ja zostałem Alka. Ja idę dalej poważnie i ja już tam nie wracam, nie, za to co on mi powiedział, abym ja nigdy mu nie powiedziałem dramy, no, a on mi powiedział takie coś Smajslow! Teraz. Ja i... Halo, Smajslow, jestem! Nie, dla Patty? To Patrycja? Ja, no, szłam za tobą, już myślałam, że cię zgubiłam, na szczęście cię odnalazłam. Nie, teraz ty, serio, teraz ty? Tak, idę z tobą, no przecież nie możesz iść ze mną. Jestem twoją dziewczyną. Nie możesz iść ze mną, nie możesz iść ze mną. Dlaczego nie? Ja mogę iść, my jesteśmy parą, zawsze razem, wiesz, nie? Wiesz, że przed chwilą był Alek i powiedział mi, że robi mi dramę? Co? Ale no? To musiał się mocno wkurzyć. No nie wiem, jakiś dziwny chłop, ale ja już go nie chcę znać. Patrycja, nie możesz A iść ze mną. A co ty tak mówisz o nim? Ja się wkurzyłem. Ej, Patrycja, ja też nie idź za mną, ja już chcę pobyć samemu trochę. Ale dlaczego? Ja idę z tobą, przecież ja tyle za tobą szłam i co teraz mam zrezygnować? Wiesz, jaka jestem zmęczona? Nie, Patrycja, nie możesz iść za mną. Ej, ja nie mogę.
Ja idę. Gdzie ty jesteś? Czekaj na mnie. Nie możesz, idę. Patrycja, nie możesz iść, dlatego że ja idę gdzieś i tylko chcę to powiedzieć widzom. Ja tylko widzom coś ale powiem. Ale ja ci nie mogę widzom, zostawić. Wam coś powiem, widzowie, co, ale Patrycji nie powiem. Nie powiem, Patrycji, tylko wam coś powiem. Jeju, no ty nie rozumiesz, my jesteśmy parą, my zawsze jesteśmy razem. Jesteśmy zawsze razem jak w wojsku. Co? W wojsku? Jakim wojsku? Ja nie idę. Idziemy razem. Nie zostawiajcie, no. Nie odchodź, no to proszę cię. Ej, no, Patrycja, proszę, no weź, no. No weź. Zimno, no weź, zimno mi wracaj. Się. Zimno mi się zrobiło i widzę, czapkę założyłem. Jak coś, czapki dostępne na smysl.pl. Dobra, ej, Patrycja, nie możesz. Jak ci zimno, to ja mam dla ciebie serduszko. To serduszko cię rozgrzeje. Co? Serce? No rzuciłam ci. Wow. Fajne. Wow. To dla mnie? Dla ciebie. Ej, niezłe, niezłe, ładne serduszko, ale nie mogę przyjąć. Jak nie, nie możesz przyjąć? Przecież zawsze przyjmuję, to jest prezent tylko dla ciebie. Poważnie, nie mogę, Patrycja, nie mogę. Nie chcesz ode mnie serca? Zawsze je brałeś. Nie mogę, Patrycja, ja idę, ja nie mogę. Ale wiesz co, ale teraz mnie wkurzyłeś. Cały czas mi odmawiasz, dlaczego? Nie mogę. Wkurzyłeś jeszcze, mnie. Aj, bo mnie włosy... Ale miał rację, że jesteś niedobry i wiesz co, ja też zrobię ci dramę. Co powiedziałaś? Też ci robię dramę. Koniec tego. Co powiedziałaś? Nie dajesz się przekonać, nie bierzesz mojego serca, nie chcesz zostać, to ja ci robię dramę. Ty mi robisz dramę? Tak, koniec tego. To serce już nie jest dla ciebie, dam komuś innemu i koniec. Drama ze Smilesą, nara. O, ty niedobra. Wracam to sobie zapamiętam to wszystko, zapamiętam sobie to. No sobie pamięta, ja też sobie zapamiętam. Zobaczymy, ja wszystko wszystkim powiem. Ej, nara. Patty mi robi dramę. Patty mi chce zrobić dramę i Alek chce mi zrobić dramę. O co im wstąpiło, widzowie? O co chodzi z nimi? Co jest zgane z moimi przyjaciółmi? O co im chodzi, no? Idę sobie i już się tym nie będę, żadnymi słowami się, widzowie, nie przejmujcie nigdy. Jak ktoś wam coś mówi, to bądźcie zawsze swoją wersją i nie poddawajcie się. A wiecie co? Idę sobie i ja wam coś pokażę. Zaczniemy nową erę. Lepsza będzie. Lepsza będzie. Przedstawię wam inną ekipę. Sebek? Ej, Sebek, co ty tu robisz? Sebek, nawet ty? No nie, ta... Pierwsze Alek, wtedy Patty, a nie, czekaj, to była Shiba, Villager, Alek, Patty, Sebek i kto jeszcze? Co wy chcecie ode mnie? Zostawcie mi na chwilę w spokoju. Ja chcę tylko z widzami pobyć na sam. I co on napisał? Czekaj, uwaga, uwaga. Wszystko powiem. Jesteś głupi? Ej, on mi napisał, że jestem głupi. Co? I mamy dramę. Dramę? Ej, nawet ty mi dramę robisz? Ej, wszyscy przyjaciele mi robią dramę. I patrz, idzie sobie. Napisał, że jestem nudny jeszcze. O, ty nie, dobra. Wkurzam się, dobra, zostawiam ich, idę stąd. Idę stąd i zobaczycie, dokąd dojdę. A ja już niedługo dojdę, zobaczycie, dokąd dojdę. Bo coś przed wami ukrywałem. Ukrywałem przed wszystkimi to. I dojdę, zobaczycie, już niedługo. To jest naprawdę bardzo długa droga, już ile kilometrów przeszliśmy. Idziemy tu już jakieś, nie wiem, z 20 minut to już minęło? No i jeszcze nie doszliśmy. Ale to już niedługo będzie. Dojdziemy do czegoś nowego. Bądźcie też jutro, widzowie, niestety mam dramę z moimi przyjaciółmi. Jestem w szoku, co tu się odwaliło. Ale jutro może będzie lepiej. Bo trzymajcie się, dlatego że będzie coś wielkiego. Coś wielkiego wam pokażę. Takiego wielkiego jak ja! O! A jak chcecie zobaczyć jutro film, to kliknijcie subskrypcję! Walnijcie teraz subskrybera! Wbijamy 2 miliony subów! Pamiętajcie o subskrypcji, teraz możecie sobie kliknąć subika. Z góry dziękuję ładnie. I pamiętajcie, że dzisiaj pojawiają się skarpetki w ograniczonej ilości jak na razie na moim sklepie oraz tutaj rękawiczki. Skarpetki, rękawiczki, czapki już są i niedługo też będą, będą szaliki za tydzień, myślę. Więc widzimy się jutro, Smilesu Team!